Dzień dobry, robaczki kochane! Witam się z wami serdecznie. Cieszę się, że jesteście. I słuchajcie, zaczynamy kolejnego vloga. Jesteśmy w kolejnym dniu. I słuchajcie, jak widzieliście, padało. Pada, leje, była burza. Mam nadzieję, że gdzieś tam się uchwyciło, jakbyśmy jechali. Słuchajcie, mam dla was polecajkę, ale to później. W tym momencie Szymon tutaj struga co? Ziemniaki, a ja będę klepać kotlety. Jestem świeżo po pracy, przyjechaliśmy właśnie. I tak, kupiliśmy ogórki. Pójdą do gruntu. Kupiłam sobie, słuchajcie, koper ogrodowy, który sobie w doniczkach zasieję. Mam nadzieję, że tym razem mi mszyca tego nie zje. Dalej, z zakupów dzisiejszych, słuchajcie, koper luksus, kolejna odmiana. Mam nadzieję, bo ten kupiłam, ten siałam 2 lata temu, jego mszyca zjadła, więc zobaczymy. Mamy też pietruszkę, więc wszystko zobaczycie, jak będzie sadzone. Mamy lubczyk. Też go mszyca zjadła. Tu mam jeszcze jedną pietruszkę, bo chciałam sobie pomrozić po prostu, żeby było. Jedne pomidorki tylko takie były i to kupiliśmy w ogóle te National Dino w Kauflandzie. W Kauflandzie jak dzisiaj zaszłam na dział ogrodniczy. Aha, tu mam jeszcze jedne te pomidorki. Tu mam jeszcze jeden lubczyk. Tu mam jeszcze jeden koper. No kupiłam więcej, bo nie wiem, czy się przyjmie, czego mszycy nie zjedzą. Mamy jedną marchewkę taką. U nas marchewka bez problemu. Szczypior z cebuli też zawsze wychodził. O, Tadeusz zaszalał i stwierdził, że weźmie wolską. Do gruntu. Mamy też buraki, to może jakieś buraczki w słoikach porobimy. Mamy też sałatę masłową. I mamy też kolejną odmianę marchewki. Tak jak mówię, w Kauflandzie była, no to w sumie było dużo odmian ogórków i ten koper i w sumie no jakaś fasola, coś, ale nie było jakiegoś takiego wyboru. A w Dino z kolei kupiliśmy resztę, ale liczyłam, że będzie więcej pomidorów. Ogólnie jest szaro, ciemno, ponuro. Z takich aktualizacji chłopaki złożyli trampolinę w weekend. No w sumie mamy już dzisiaj czwartek, także było to tydzień temu. Zrobię obiad i będziemy... Co będziemy? Będziemy sobie brać i... Znaczy ja będę montować filmy, jakoś się tak skupić nie mogę. No i kupiliśmy chleb i kupiliśmy cebulę, bo do obiadu będą buraczki z cebulą. Ogólnie boli mnie tu całe gardło. Mam taką kulę powiększoną, migdały, wszystko. Mam nadzieję, że się wykaraskam, zaraz wezmę jakieś cholineksy, holsy, nie wiadomo co. I mam nadzieję, że się nie skończy anginą. No dawaj, dawaj. No gdzie? Cały garnek. I... To jest jeszcze dobre? Tak, to jest smalec. Jak smalec? Znaczy konserwa ta, ten. Jestem zmęczona i chyba widać to na załączonym obrazku, ale dzisiaj plan jest taki, że podlewamy kwiaty, tu tego gagatka musimy, o, tego gagatka musimy znowu spsikać, znowu go wyczyścić i wstawić jedno pranie. Rozkmina dnia, czy robimy zakupy w piątek, w sobotę, czy w niedzielę, bo niedziela jest handlowa. Ja niestety pracuję, także dobra. Ja sobie włączę tutaj YouTube'y. Uklepię kotlety, Szymek pobierze ziemniaki w tym czasie. I co? I bierzemy się do ogarnienia życia. Nie mam, będę powiem wam, że jestem tak zmęczona. Ludzie są tak męczący. A teraz to już w tym okresie to już w ogóle. Cierp na kółkach normalnie.
Także dobra, my się bierzemy za klepanie kotletów i ziemniaczki postawiamy i widzimy się za chwilę. No i dobra, robaczki kochane, słuchajcie, wyglądam jakbym przebiegła nie wiadomo jaki maraton. Mamy już godzinę, zbliża się 21. Jak widzieliście, ogarnęłam pranie, ogarnęłam w miarę sypialnię, jutro Szymon tylko odkurzy, bo my idziemy do pracy. Idę się zaraz kąpać i w sumie będziemy kończyć sobie tego krótkiego vloga, mi się wydaje. Dzisiaj mamy dzień kolejny. Wczoraj niestety po pracy normalnie, dosłownie powiem wam, że zrobiłam obiad i obejrzeliśmy sobie Pierwszą Miłość i ja padłam. I słuchajcie, praktycznie spałam do 11 wieczorem, a później miałam problemy z zaśnięciem, także dzisiaj nie popełniłam tego błędu i co? I się męczę po prostu, i się męczę, czekam do tej 22, 3 maksymalnie, bo jutro na 7 do pracy, ale powiem wam, że miałam podły dzień, kryzys kryzysów i cieszę się, że ten dzień się już kończy i na dniach będę sobie farbowała włosy tym kolorem, ale widziałam, że jest też ten kolor różowy, taki naprawdę różowy, różowy, różowy. Więc wezmę sobie jutro, kupię też na pewno, bo tego różowego jestem chyba bardziej ciekawa, bo mój już, o, jak widzicie, wyblakł. Ja was przepraszam, nie mam energii, tak też czasem bywa, jestem po prostu zmęczona, co jest zrozumiałe. Słuchajcie,
Po tym koszmarnym dniu, wracając do domu, moje dziecko znajomiło, że był listonosz i zostawił paczkę, słuchajcie. A w niej, nie powiem, że się nie spodziewałam, bo się spodziewałam, tylko myślałam, że będzie sama karteczka, słuchajcie. Pokażę wam kartkę i strzelajcie w komentarzach w tym momencie, zatrzymajcie sobie film i zgadnijcie, od kogo jest karteczka. Karteczka prezentuje się w ten sposób. W środku są bardzo przemiłe i prosto z serduszka, wiem, że są prosto z serduszka życzenia, także bardzo dziękuję. Kochana moja, bardzo dziękuję. Powiem ci, że zrobiłaś mi dzisiaj dzień, to samo ci napisałam. Jak już wiesz, napisałam ci też wiadomość. Zrobiłaś mi naprawdę już końcówkę dnia dużo lepszą niż był cały dzień. A słuchajcie, mam nadzieję, że się Edytka nie pogniewa i pokażę wam, co tam też było. Na Instagramie oczywiście załączyłam zdjęcie, także kto obserwuje mnie na Instagramie, ten już na pewno wie. Tutaj mamy taką paletkę. Na pewno sobie ją przetestuję w makijażu, może z wami. Jestem bardzo ciekawa, jak się będą utrzymywać. I mamy też piękny bryloczek, słuchajcie, do kluczy. Jak znalazł, do samochodu na przykład. I słuchajcie, dostałam też taką muszelkę. Ona się tak pięknie mieni, a w środku jest błyszczyk. Tylko ja mam takie pazury, że ja nie wiem, którą stronę mam to otworzyć. O, to. I błyszczyk wygląda tak. I jak to mój Szymon powiedział, pachnie pięknie. Bardzo ładnie pachnie. O, jest piękne, że widzicie, nawet metki nie odczepiłam. Ja w tym momencie siadam i mam chwilę, to napiszę kolejne kartki, bo ja już część kartek wysłałam i wiem, że dotarły. Tutaj mnie Duduś pilnuje. Duduś! Tam mi się katana suszy, bo młody już stwierdził, że nie ma gdzie powiesić, także zrobiło się miejsce na suszarce. Zrobiło się miejsce na suszarce, to się suszy. I ja mam tutaj w tym momencie taką karteczkę. Zamierzam ją zaraz zaadresować i wysłać ją to na pewno pocztą. I dobra. Kochani, sprawdźcie, czy nie znikają wam subskrypcje z kanału. Czy wasze komentarze, które piszecie, się pojawiają, ponieważ w dalszym ciągu gdzieś to tam zanika. Cieszę się, że przychodzą kolejne, nowe osoby. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Może zrobimy sobie jakieś takie Q&A przy makijażu, albo może zrobimy sobie kolejne 10 faktów o mnie. Wiem, że tamten film wam się bardzo spodobał, ma dużo wyświetleń. Także dajcie znać. Widzicie, ja jestem rozczepiona, ale tu mi się trzyma. No, widzicie? Bo używam tego proszku. I na czym ja to skończyłam, tą moją paplaninę. Tutaj idę do pracy, po pracy wyślemy kartki, na pewno, że... A już wiem, o czym mówiłam. Puder. Dostałam go od fryzjerki mojej Natalii. I bardzo go lubię, bo robi mi efekt push-up i bardzo łatwo się zmywa praktycznie każdym szamponem. Ja też używam lakieru, a lakier, jaki używam od lat, to jest ten. Niezmiennie jeden z najlepszych od wielu lat. I tak, wyślemy na pewno kartki, jutro robimy zakupy, nagramy też haul. I ja idę w sumie się kąpać. Jutro może jakiś makijaż sobie zmajstruję. Taki, powiem wam, że dzisiaj jest taki dzień, no niekoniecznie dla mnie, niekoniecznie mój, o tak może. I co, na pewno zrobię sobie maseczkę dzisiaj, a co, dlaczego nie? I zgubiłam wątek. Dudulku! Oli! Także tak, jutro poczta, praca, poczta. Jeżeli chodzi o obiad, to tak wiecie, mam wątróbkę, ale jako, że mieliśmy robić dzisiaj zakupy, robimy jutro, to nie mam ani ziemniaków, ani cebuli, nie ma nic. Także zaraz zrobię sobie kolację. No w ogóle czuję, że mi się język plącze, także dajcie znać, jak wasz tydzień minął, czy wszystko było ok. Nie mam zielonego pojęcia, w jaki dzień będzie ten vlog wstawiony i wy go obejrzycie,
Ponieważ ja mam już tych filmów dużo na zapas, więc dla mnie zabezpieczenie i dla Was tak samo będziecie mieli co oglądać. Ale myślę, że to jest mało istotne. Takie ważniejsze rzeczy, aspekty, jakieś promki. O właśnie, a propos... A tu już chyba mówiłam, że właśnie rzęsy były taniej ostatnio w Action. Ale takie rzeczy właśnie aktualne jakieś, aktualności, promocje, coś takiego na już, to jest właśnie na Instagramie. Chociaż mówię, jak pracuję, to jest mi tam trochę mniej, bo naprawdę człowiek wraca wypompowany. Cieszę się, że podobał Wam się film z moją drogą zawodową, który ma też fajne wyświetlenia i bardzo fajne komentarze. I wiem, że chcielibyście drugą część, tak jakby, w sensie no drugą część, no niekoniecznie, o pracy w handlu z perspektywy klienta i z perspektywy pracownika. Zobaczymy, może coś akurat da się w tym temacie zdziałać. I co Wy powiecie na to, żeby taki car vlog pojawiał się raz w miesiącu? I bardzo będzie mi miło, jak będziecie podrzucać tematy pod filmami. Jak wiecie, ja czytam wszystkie komentarze, wszystkie serduszkuję. Wszystkie komentarze staram się zawsze odpowiedzieć. Jak nie teraz, to w późniejszym czasie one też nie wszystkie się zawsze wyświetlają od razu. Dlatego czasem chwilę to potrwa, ale naprawdę doceniam to, że Wy komentujecie i że poświęcacie mi tą minutę, dwie na napisanie komentarza. Także jak jestem gdzieś w przelocie, robię serduszko, a potem mam więcej czasu, to odpisuję. Także dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli jesteś nowym widzem, to zapraszam Cię do poprzednich filmów. Mam nadzieję, że skoro tutaj jesteś, to zostaniesz z nami na dłużej. Ja się z Wami żegnam dzisiaj. Życzę Wam miłego wieczoru, no u mnie już jest wieczór. Albo miłego dnia, jeżeli oglądacie w ciągu dnia. Do następnego. Buziaczki, kochani. Pa, pa.